Którą mówiłem dzisiaj, jest poezją dosyć minorową, ale wydaje mi się, że potrzebną, pobudzającą do myślenia, do refleksji. A następnym razem to, jeżeli kiedyś tu przyjadę, to poczytam Państwu poezję. Rymowanki na przykład Szymborskiej, bardzo fajne, dowcipne, wesołe, a epitafia jakie dowcipne są. Nawet mnie napisała epitafium też takie. Tu złożyli zwłoki treli, bo lepszego nic nie mieli. Ten tylko, kto się wrył w księgi, w metal, w liczbę, w trupie ciało, temu się tylko udało przywłaszczyć część twej potęgi. Myślą oddałeś świata użycie, serca zostawiasz na wiecznej pokucie. Dałeś mi najkrótsze życie i najmocniejsze uczucie. Bywałem w Kielcach, też grałem to przedstawienie, grałem wielkie kazanie księdza Bernarda w Kielcach z Teatru Stu, a wcześniej, dawno, dawno jeszcze, jak mój syn dorosły, już mający swoje dzieci, był malutki, tu przez jakiś czas, była rodzina moja w Kielcach, przez jakiś czas tu teściowie moi byli w Kielcach i tu przyjeżdżaliśmy z żoną przez kilka lat do nich, właśnie do Kielc. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło, czuje całego cierpienia narodu, jak matka czuje w łonie bolę swego płodu. Cierpię, szaleję, a ty mądrze i wesoło zawsze rządzisz, zawsze sądzisz i mówią, że ty nie błądzisz. To jest zdumiewające i pocieszające, że ludzie tak pragną, łakną poezji, prawdziwej poezji. Runął twój fortepian! Ten, co Polskę głosi, od zenitu wszechdoskonałości dziejów, wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kołodziejów. Myślę, że gdzieś tam w zaświatach ci wieszczowie pozostali, czyli Mickiewicz, Wyspiański, Krasiński, Słowacki, no, mogą też mieć satysfakcję.
dzisiaj był taki repertuar, jeśli chodzi o poezję, prawda? Tak, taki był temat. No postanowiliśmy, że pokażemy właśnie z tego czasu. No aż Chopin to wiadomo, kompozytor sztandarowy, prawda? Bo tutaj mieliśmy Wieszcza, czyli Mickiewicza, a tutaj kompozytor, no, którego wszyscy znamy, tylko byśmy go chcieli jeszcze lepiej poznawać. Wykształcenia jestem sopranem koloraturowym i rzeczywiście no, mój głos jak gdyby odpowiada temu, co śpiewałam. Natomiast od 20 lat wykonuję muzykę dawną. Myślę, że z równym powodzeniem, aczkolwiek kocham śpiewać ten późniejszy czas.